Kinematyka zajmuje się opisem ruchu ciał bez uwzględnienia ich masy i bez rozpatrywania przyczyn, które ten ruch spowodowały. Podstawowe definicje na temat ruchów w kinematyce powinniście kojarzyć jeszcze ze szkoły podstawowej. Znając życie i tak nic tamtego okresu nie pamiętacie, dlatego też tak na szybko przypomnę, co powinniście wiedzieć. Po pierwsze, w trakcie przemieszczania obiekt porusza się po torze. Po drugie, długość toru zakreślanego przez obiekt nazywamy drogą. Po trzecie, jeśli coś przemieszcza się z miejsca A do miejsca B, to powiemy, że przemieściło się o wektor r. Wartość przemieszczenia rzadko kiedy jest równa pokonywanej drodze. Co jeszcze? W trakcie ruchu ciało zmienia położenie, musi więc posiadać prędkość, a w ruchach zmiennych również przyspieszenie. Ruch ciała zawsze musimy opisywać względem przyjętego układu odniesienia, bo jak wiemy z lekcji poprzedniej, ruch jest względny. Najlepiej by ten układ odniesienia był inercjalny, czyli taki, w którym nie pojawiają się siły pozorne, siły bezwładności, a jeśli się pojawiają, to by były zaniedbywalnie małe. Ziemia jest tego świetnym przykładem. Możemy ją traktować dla wielu wykonywanych na niej doświadczeń jako układ inercjalny, bo jej ruch obrotowy ma znikomy wpływ na przeprowadzone doświadczenie, jakie wykonujecie w szkole. Mimo wszystko układ związany z Ziemią nie jest inercjalny, bo na ciała na jej powierzchni działa siła odśrodkowa albo siła koryolisa. Na chwilę obecną jednak możemy uznać, że wpływ siły bezwładności, jaką generuje ruch obrotowy Ziemi, jest na tyle mały, że w przeprowadzonych przez nas eksperymentach możemy ją zaniedbać. Przejdźmy teraz do czegoś trudniejszego. Trudniejszego? Chcesz, żeby widzowie opuścili twój kanał, zanim zrobisz te fajne doświadczenia z dronem? Nie panikuj. Moi widzowie doskonale wiedzą, jak spędzać swój czas. Zresztą, kupowałem ostatnio wyświetlenia i lajki, to brak oglądalności mi nie grozi. Jednym z podstawowych pojęć dotyczących rozmiarów ciał jest tak zwany punkt materialny. Na przykład ruch Ziemi dookoła Słońca można rozpatrywać jako ruch punktu materialnego, ale już do opisu zaćmienia Słońca potrzebujemy ciał fizycznych o znanych wymiarach. Wszystko zależy od założeń i przybliżeń, jakich chcemy dokonać w trakcie oceny zjawisk fizycznych. Punkt materialny, zgodnie z definicją, to model ciała, którego rozmiary pomijamy, a przypisujemy mu określoną masę. Łatwo to sobie wyobrazić w taki sposób: Międzynarodowa Stacja Kosmiczna ma wielkość boiska do piłki nożnej i masę 450 ton. Patrząc na nią z Ziemi, wygląda jak maleńka kropka przemieszczająca się w ruchu jednostajnym po orbicie wokół Ziemi. Pomimo olbrzymich wymiarów, jej przybliżony ruch po tej orbicie możemy opisać jako ruch tej ledwo widocznej kropki na niebie. Nie interesuje nas przy tym to, że ma panele słoneczne, że składa się z wielu modułów, czy też to, że właśnie do niej przycumował prom kosmiczny albo inny obiekt. Położenie punktów przestrzeni definiujemy za pomocą współrzędnych w określonym układzie tychże, przy czym liczba współrzędnych potrzebnych do opisania położenia punktu jest równa liczbie wymiarów przestrzeni. Współrzędne punktu materialnego zawsze będziemy wyrażać w jednostkach długości, np. w metrach, a nie za pomocą samych liczb. Dla opisania położenia ciała w przestrzeni posługujemy się tak zwanym trójwymiarowym, prawoskrętnym, kartezjańskim układem współrzędnych. Jest to układ trzech osi x, y i z, wzajemnie prostopadłych i przecinających się w jednym punkcie, tak zwanym początku. W takim układzie położenie punktu materialnego określamy przez podanie współrzędnych X, Y i Z. Zresztą opowiedziałem już trochę na ten temat w filmie o wektorach, jak chcecie możecie zobaczyć. Nie rozumiem tego! Spoko, ja też nie rozumiem. Zresztą komu to potrzebne. W zadaniach i tak się robi to instynktownie, ale skoro ma być rozszerzenie, to muszę o tym wspomnieć. Początek układów współrzędnych możemy ustawić w wybranym przez siebie punkcie przestrzeni. Jego umiejscowienie oraz rodzaj układu dobieramy tak, by matematyczny opis zagadnienia fizycznego był łatwy do obliczenia. W wielu przypadkach, w tym w szkole średniej, trójwymiarowy układ współrzędnych możemy ograniczyć do dwóch lub nawet do jednego wymiaru przestrzeni. Łatwiej to będzie zrozumieć w wykonywanych przeze mnie doświadczeniach. Tuż nad ziemią znajduje się dron, którego położenie i jego zmiany chcemy opisać w trójwymiarowym układzie współrzędnych. Początek układu przyjmujemy w dowolnie wybranym przez nas miejscu. Uznam, że w chwili początkowej dron znajduje się w początku układów współrzędnych. Do opisu położenia drona zastosuję zapis parametryczny. Dla czasu t równego 0 sekund dron ma x równe 0 metrów, y równe 0 metrów i z równe 0 metrów. Przemieszczam teraz drona, pozostawiając początek układów współrzędnych w pierwotnym miejscu. Minął czas T równy 12 sekund od chwili rozpoczęcia eksperymentu. Dla wyznaczonego czasu położenie drona zapiszemy, podobnie jak poprzednio, trzema współrzędnymi. Wynoszą one odpowiednio x równe minus 3 metry, y równe 11 metrów i z równe 2 metry. Posiadając współrzędne początku i końca ruchu drona, możemy wyznaczyć wektor przemieszczenia. Wektor przemieszczenia oznaczamy jako delta r ze strzałką u góry. Aby go obliczyć, to wystarczy odjąć współrzędne położenia początkowego od współrzędnych położenia końcowego drona. Można przy tym zapamiętać, że wektor przemieszczenia prowadzony jest zawsze od początkowego do końcowego położenia ciała w pewnym ruchu. Aby obliczyć jego wartość, możemy posłużyć się wzorem poznanym w filmie o wektorach. Wykonam inny ruch dronem. Ponownie obieram prostokątny układ współrzędnych i zaznaczam jego początek w miejscu, w którym znajduje się dron. Tak samo jak poprzednio wyznaczam położenie drona, opisując go trzema współrzędnymi dla początkowej chwili czasu. Przemieszczam drona w inny sposób. Dron poleciał do przodu i lekko do góry, więc jego współrzędne końcowe wynoszą tym razem x równe 0 m, y równe 13 m, a z równe 3 m. Jeśli jedna współrzędna nie zmienia się, tak jak w tym doświadczeniu, no i posiada w całym obszarze ruchu taką samą wartość, np. 0, to trójwymiarowy układ współrzędnych możemy ograniczyć do dwóch wymiarów. Dzięki temu ograniczymy natłok informacji i ułatwimy sobie dalsze obliczenia. Zaznaczał jeszcze wektor przemieszczenia. Obliczał też wartość tego wektora przemieszczenia. Drogą dla tego drona jest długość toru jego ruchu. Wykonuję jeszcze jeden lot. Wybieram położenie układów współrzędnych i określam względem niego położenie początkowe drona. Przemieszczam drona raz jeszcze, tym razem po linii prostej. Jak widać, tylko jedna współrzędna uległa zmianie, co oznacza, że zamiast stosowania przestrzeni trójwymiarowej, cały przykład mogę rozpatrywać w jednowymiarowej przestrzeni, gdzie występuje ruch wyłącznie wzdłuż linii prostej. Zobaczcie, że w tym prostym przykładzie długość wektora przemieszczenia drona i długość pokonanej drogi są jednakowe, o ile zwrot prędkości ciała w trakcie jego ruchu nie zmienia się. Możemy prześledzić jeszcze jeden ruch, który za moment wykonam tym jasno niebieskim samochodem. Z tej perspektywy wygląda on trochę jak zabawka, jednak co ważniejsze, jego ruch w przestrzeni będziemy rejestrować jako jednowymiarowy, o ile kierunek ruchu nie zmieni się, albo dwuwymiarowy, kiedy dojdzie do zmiany kierunku ruchu. Zaznaczam początek dwuwymiarowego układu współrzędnych. Dla celów dydaktycznych zaznaczę go w innym miejscu niż początkowe położenie samochodu. Wyznaczam teraz współrzędne x i y samochodu dla czasu T równego 0 sekund. Mogę tym samym określić wektor początkowego położenia samochodu, który będzie wyglądał następująco. Przemieszczam teraz samochód. Jego współrzędne i wektor położenia zmieniają się w czasie. Jeśli teraz od wektora końcowego położenia odejmiemy wektor położenia początkowego, to otrzymamy wektor przemieszczenia. Zauważcie, że w poprzednich doświadczeniach lotach dronem wektor przemieszczenia i położenia końcowego były sobie równe, a to za sprawą zerowego wektora położenia początkowego. Wygląda więc na to, że dobre obranie położenia początku układów współrzędnych może ułatwić pracę i obliczenia, dlatego warto zastanowić się przed przystąpieniem do zadania, w którym miejscu go umiejscowić. Tak na marginesie dodam, że na lekcji fizyki z ruchem w dwuwymiarowym układzie współrzędnych spotkacie się już niebawem. Pewnie będziecie wykonywać proste zadania z rzeką, samolotami, jak i te nieco bardziej skomplikowane, np. rzuty skośne i poziome. W przyszłości pewnie będziecie nim opisywać też ruch cząstek w polu elektromagnetycznym albo jakieś inne skomplikowane rzeczy. W każdym z tych zadań pewnie będziecie stosowali wspomniane przeze mnie zapis parametryczne z rozróżnieniem na współrzędne, w których dochodzi do ruchu ciała. Na co dzień dwuwymiarowy układ współrzędnych spotkacie w grach platformowych. Podczas uzupełnienia notatek w zeszecie kulka długopisu porusza się po dwuwymiarowej płaszczyźnie kartki. Wszystkie wykresy, które będziecie konstruować na fizyce i matematyce, a uwierzcie, będzie tego dużo, są również dwuwymiarowe. Nawet chodząc po pokoju, przemieszczacie się w dwóch wymiarach. Gdybyście podskoczyli, będzie to już wtedy trzeci wymiar. Układ trójwymiarowy w szkole średniej będzie traktowany bardziej jako ciekawostka. Niemniej prawidłowe zrozumienie, czym jest i jak funkcjonuje układ współrzędnych, ułatwi wam pracę z ruchami w przestrzeni jedno i dwuwymiarowej. Też bardziej jako ciekawostkę upowiem, że to nie jedyne występujące układy współrzędnych w przestrzeni trójwymiarowej. W przyszłości na uczelniach wyższych z pewnością spotkacie się z układami cylindrycznymi i sferycznymi. No, pamiętam jak się z tym męczyłeś na studiach. Noce nie spałeś i po co? Teraz nagrywasz jakieś bzdurne filmy dla dzieciaczków. One nie są bzdurne. Mam nadzieję, że pomogą lepiej zrozumieć fizykę w szkole ponadpodstawowej. No ale mniejsza z tym. Ogólnie dobór odpowiedniego układu współrzędnych do rozpatrywanego zagadnienia fizycznego ma niebagatelny wpływ na matematyczny stopień skomplikowania zadania. W ten sposób optymalizujemy nasze metody obliczeniowe. Jeśli tego nie zrobimy, no to nie musimy się martwić, bo wynik zadania, doświadczenia wyjdzie identyczny, ponieważ prawa fizyczne nie zależą od obranego układu odniesienia, o ile jest on inercjalny. W sumie tak jak wspomniał Galileusz. A zaraz, zaraz, czy czasem Einstein nie mówił, że teoria Galileusza jest okandydatem? Nie mówił, zresztą my tu nadal gadamy o XVII wieku. Jak dojdziemy do fizyki współczesnej, to będziemy prostować. Po tym filmie powinniście wiedzieć, że opisując ruch ciał, bardzo często można zaniedbać ich faktyczne rozmiary. Mówimy wtedy o punkcie materialnym, czyli modelu ciała, którego rozmiary pomijamy bez pomijania jego masy. Do opisu ruchu potrzebujemy układu odniesienia. W zależności od złożoności ruchu może być on trójwymiarowy, dwuwymiarowy lub jednowymiarowy. Liczba współrzędnych potrzebnych do opisania położenia punktu jest równa liczbie wymiarów przestrzeni. Układ, w którym rozpatrujemy ruch, powinien być inercjalny. Gdy ciało się uprzemieszcza, to możemy wyznaczyć jego wektor przemieszczenia. Aby to zrobić, musimy znać położenie początkowe i końcowe ciała. Po odjęciu wektora położenia początkowego od wektora końcowego otrzymujemy wektor przemieszczenia. Przemieszczenie, jak i inne wielkości wektorowe poznawane w fizyce, zawsze posiadają jednostkę. W tym filmie to wszystko. Zachęcam do subowania, lajkowania i komentowania oraz udostępniania. Cześć!